Zaszczyciła dzisiaj swoją obecnością skromne progi prywatnych szkół Sukces. Nazywam się Anna Maria Wesołowska. Anna Maria to moje prawdziwe imiona. Mam jeszcze jedno, powiem jakie, bo w internecie wyczytałam, że Brigida, ale to nieprawda. Jestem Anna Maria Magdalena, mam zbiegłowania. Jestem sędzią prawdziwym, o tym także mówię, bo ostatnio pani pedagog jednej ze szkół na Śląsku zaprosiła mnie na spotkanie i przedstawiła jako aktorkę. Była zdziwiona, że rzeczywiście jestem prawdziwym sędzią. W Wydziale Karnym, czyli tam, gdzie są sprawy o zabójstwa, gwałty, rozboje, ale również podrabianie dokumentów, legitymacji szkolnej, otępienniku, niszczenie murów szkolnych, orzekam od 32 lat. Sprawdził, ile ma pieniędzy, miał 3 złote, niewiele. Róża kosztowała 8. Zobaczył chłopaka ze szkoły podstawowej, którego z widzenia znał, bo szkoła była w pobliżu, podszedł do niego i mówi, ty mały, daj mi 5 złotych. Mały mówi, mam, ale na śniadanie mama mi dała na bułkę, więc ci nie dam. Wepchnął go do bramy na głównej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, wyszarpnął mu plecak, jak mały próbował bronić swojej wartości, pacnął go w głowę, jak on to później nazwał, wyrzucił mu wszystko z tego plecaka na ziemię, zabrał 5 zł, bo znalazł, jak mały próbował wrzeszczeć, to rzucił w jego kierunku finką, nic mu nie zrobił. Po prostu rzucił, finka się gdzieś tam odbiła. Wyszedł spokojnie na ulicę, kupił różę i udał się w kierunku szkoły. Nasz mały też wyszedł po chwili zapłakany. Przechodził strażnik miejski, pyta, co się stało. No, nasz mały mówi, że ten z różą uderzył mnie, zabrał mi 5 zł, rzucił we mnie tą finką, która tutaj leży. Jak myślicie, co się dalej działo? Gdzie trafił? Kajdanki, oczywiście. Trafił do aresztu na 8 miesięcy nasz chłopak z różą. Co się z dziewczyną dzieje? Czy ktoś wie, co ona w tym internecie robi? Kiedy wie, że jest bezpieczny, zaczyna wprowadzać treści o charakterze seksualnym. Ale ja walczyć, chociaż muszę wam powiedzieć, że próbowałam z tym. Nie daję rady. Program zszedł z anteny, bo był za mało śmieszny, za mało brutalny. Nie zezwalałam na wulgaryzmy w tym programie. W związku z tym zastąpiono go na razie jakimś innym. Wiem, że młodzież walczy o ten program, być może wróci. Ale dzięki temu mam trochę czasu na to, żeby się z wami bezpośrednio spotkać.